jestem we wnętrzu komory normobarycznej. Co to takiego jest? Doktor Pokrywka w 2013 roku stworzył coś takiego i tam zamieszkał. Jest komorą, gdzie ciśnienie jest o 500 jednostek, czyli o 500 hektopaskali wyższe niż na zewnątrz. Gdzie wodoru jest 10 tysięcy razy więcej niż na zewnątrz. Gdzie dwutlenku węgla jest prawie więcej o 100 razy niż na zewnątrz. Gdzie tlenu jest prawie raz więcej niż na zewnątrz. Czyli idealne warunki dla rozwoju człowieka. I tutaj wchodząc, jesteśmy w śluzie. I tutaj w tej śluzie wyrównuje się ciśnienie, czyli z 1000 przechodzimy do 1500. Widzimy dekompresja, kompresja. Kiedy się wyrówna, zauważmy, co stało się z butelką. Spłaszczona cała. Wchodzimy do środka. I tutaj w środku widzimy tablicę informacyjną, że ciśnienie jest o 458 hektopaskali wyższe niż na zewnątrz, że tlen jest 34, normalnie jest 21, że wodór, dwutlenek węgla, wilgotność, mamy tutaj wszystkie rzeczy. Gdyby komuś się coś działo, to naciska ten guzik, następuje dekompresja. Tutaj w środku widzimy są wody z wodorem, które mają sprawić, że komórki macierzyste stają się bardziej aktywne i regenerują, czyli naprawiają to wszystko, co jest zepsute w organizmie. Wodór powoduje niszczenie wolnych rodników, ale tak naprawdę zwalnia podział komórek, czyli zatrzymuje starzenie, więc jest bardzo dobry dla człowieka. Mało tego, nikt by się nie spodziewał, że bardzo zdrowy dla człowieka jest dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla powoduje, że tlen jest w 100% przyjmowany przez organizm, dlatego dwutlenek węgla, którego na zewnątrz jest bardzo mało, tutaj jest o 100 razy więcej, sprawia, że organizm dobrze funkcjonuje. Mało tego, jelita są tak aktywne, że powstaje serotonina. Serotonina w jelitach sprawia, że człowiek wychodzi z depresji, wychodzi z jakichś lęków i ma stan wielkiej ekstazy. Serotonina jest to źródło szczęścia człowieka. To tu jest produkowane. Widzimy, że ten cały taki barak, prawda, ma aneks kuchenny, ma część, gdzie można siedzieć, jest sypialnia, jest toaleta, mamy tutaj wszystko. Na co dzień tutaj przychodzą, po 2 godziny siedzą, prawda, można tutaj oddychać, pić tą wodę. I tutaj praktycznie przez cały czas są kolejki, gdzie ludzie przychodzą i próbują być uzdrowionymi. Przychodzą ludzie, którzy mają gościec, którzy mają iść na endoprotezę, zostają całkowicie wyleczeni. Czy się cokolwiek stanie z nami? Myślę, że tak. Myślę, że Pan Bóg zregeneruje. Jestem tutaj z ciekawości i chciałbym, żeby ten filmik pokazał nam, że człowiek stworzył idealne warunki. Okazuje się, że zrobiono takie doświadczenie, hodowla pomidorów normalnie na zewnątrz i w takich warunkach nie tylko pomidor 2 razy szybciej wydał owoce, ale 2-krotnie więcej owoców. Dlatego widzimy, że te warunki są piękne. Właściciel jest człowiekiem bardzo oddanym Panu Bogu. Widzimy krzyżyk, widzimy ojca Pio. To wszystko świadczy, że ten człowiek nie tylko myśli o jakimś biznesie, ponieważ ten barak kosztował 1 200 000, jest bardzo drogi. Bez przerwy są kontrole, prawda? To wszystko musi być bezpieczne dla człowieka. Ale myślę, że ten barak, czyli ta komora normobaryczna, będzie także źródłem zdrowia dla wielu takich, którzy już utracili nadzieję wyzdrowienia. Skończyła się nasza nocna sesja. Przyszedł po nas pan Marcin, właściciel normobarii. Tutaj moja siostrzyczka uzdrawia ręce. Już jest lepiej, prawda? Palce się prostują. Bogu dziękujemy. Przed chwilą tutaj przybyli ludzie na wózkach inwalidzkich. Zostali tam wniesieni. Bogu dziękujemy, że coś takiego zostało stworzone. Panie Marcinie, może jakieś słowo? No bardzo się cieszę, że Państwo trafiliście do nas. No i myślę, że będą jak najlepsze efekty tutaj Państwa tutaj obecności. I zobaczycie sami na sobie, że, no, że to przynosi efekty, że to jest bardzo dobrze, że to wszystko działa, że to naprawdę działa. Pięknie. Wygląda to na zewnątrz tak, no powiem szczerze, aż trudno uwierzyć, że to jest takie lecznicze. Jest to barak, ale w środku jest półokrągły, aby to ciśnienie w jakiś sposób było tam utrzymane. Dlatego zapraszamy Normobaria Orzeszek.